W grupie na Facebooku Biznesowy Dress Code dla Kobiet często dostaję pytanie, czy można ubrać dżinsy do pracy. No właśnie, czy można? Zapraszam na dzisiejszy film. Czy można ubrać dżinsy do pracy? Dzisiaj skupię się tylko na kobietach, aczkolwiek odpowiedź właściwie mogłaby być bardzo prosta. Tak, można ubrać do pracy. Nie tylko kobiety, ale też mężczyźni mogą nosić dżinsy do pracy. Czy do każdej? Oczywiście, że nie. Bo przecież, jeżeli ktoś pracuje w bardzo takim sztywnym, takim profesjonalnym środowisku, gdzie jedynym ubraniem, na które można sobie pozwolić, jest garnitur, krawat, tudzież garsonka, sukienka, to na pewno te dżinsy nie będą mile widziane, chyba że w tak zwane luźne piątki. Natomiast mało osób tak naprawdę pracuje tak faktycznie garniturowo, gdzie ten kod ubioru, kod biznesowy, kod ubioru jest taki bardzo sztywny, profesjonalny i taki bardzo formalny. Większość z nas działa w takim szeroko rozumianym smart casual albo nawet takim casual do pracy. I teraz chciałabym rozdzielić to, czy można chodzić ubranym w dżinsy do pracy, na różne środowiska i skupić się na jednym z nich, ponieważ o to środowisko najczęściej dostaje pytania. Bo jeżeli ktoś na przykład pracuje w agencji kreatywnej i generalnie ludzie chodzą tam, nie wiem, w żółtych spodniach i w pomarańczowych sukienkach i w japonkach do pracy, to oczywiście dżinsy też można sobie ubrać. Natomiast jeżeli pracujemy w biurze, gdzie nie ma określonego kodu ubioru, tak, czy jest to smart, smart casual, business attire, no to wtedy musimy sobie same narzucić tą dyscyplinę, jak będziemy się do pracy ubierać. I większość z nas chce ubierać się po prostu tak biurowo, elegancko, ale żeby nie wyglądać, jak to często słyszałam, tak ciotkowato, tak, żeby nie wyglądać tak trochę jak pani w garsonce. Dlatego te dżinsy są świetnym uzupełnieniem garderoby, jeżeli nie chcemy cały czas chodzić w spodniach, jak to się mówi, z tak zwanego materiału, tak, takie na kant, to wtedy dżinsy będą super, ale czy można nosić wszystkie dżinsy, każdy rodzaj dżinsów? No to oczywiście też zależy od tego, w jakim tym biurze pracujemy, bo na pewno każda kobieta może sobie pozwolić na noszenie dżinsów do pracy zupełnie takich prostych, ciemnogranatowych, takie najlepiej, które mają, nie mają żadnych wyróżniających się elementów, to znaczy nie mają żadnych przeszyć, nie mają oczywiście żadnych poszarpań, nawet nitka, która obszywa szwy, musi być w kolorze takim, który się nie wyróżnia. To znaczy czasami jak w dżinsach mamy taką rudo-pomarańczową nitkę, to taka nie powinna być. Więc takie dżinsy, które są tak totalnie, totalnie klasyczne, jak najbardziej nadadzą się do pracy. Jaki fason powinien być tych dżinsów? Dużo zależy od tego oczywiście, jaki mamy typ sylwetki. Natomiast gdybym miała poradzić taki jeden fason, który będzie uniwersalny, to na pewno będą to spodnie z prostą nogawką albo z bardzo lekko zwężaną. Ponieważ takie spodnie pasują do większości typów sylwetek, poza tym takie spodnie też mocno nie obciskają nogi. A to jest jednak bardzo ważne, żeby do tej pracy też nie nosić dżinsów, które są takie jak druga skóra, takie bardzo, bardzo obcisłe, często nazywane po prostu jeginsami, czyli połączenie słów jeans i leginsy, ponieważ one po prostu mogą być trochę takie zbyt... No przez to, że są obcisłe, mogą być takie trochę zbyt seksowne, tak? Bo pokazują każdą kobiecą krągłość. Więc jeżeli trafisz na takie dżinsy, które są z takiego oryginalnego denimu, najlepiej jeszcze nie mają w sobie żadnego elastanu, czyli nie są właśnie takie przylegające, mają prostą nogawkę, są ciemnogranatowe, nie mają żadnych wyróżniających się elementów, to na pewno trafiłaś na dżinsy idealne do pracy. I teraz jak już mamy te dżinsy idealne do pracy, to z czym je można zestawiać? Jak możemy sprawić, żeby te dżinsy nabrały trochę takiego biurowego charakteru, a niekoniecznie, żeby to był taki klasyk, jak na przykład biała koszula, dżinsy i czułenka na obcasie. Bo to wiadomo, że to jest dla mnie taki w ogóle klasyk nieśmiertelny. Ja w ogóle uwielbiam taki zestaw, pomimo tego, że sama nie pracuję w biurze, ale uważam, że on się świetnie sprawdza. Większość z nas dobrze wygląda w koszuli, większość z nas dobrze wygląda w dżinsach i do tego można pozwolić sobie
sobie na czułenka, które będą albo bardzo klasyczne, czyli będą w jakichś takich kolorach, które są bardzo biurowe, to znaczy to będą czarne czułenka, granatowe, może będą ciemno albo jasno szare, mogą być oczywiście też cieliste i taki zestaw sprawdzi się najlepiej do środowiska biurowego, gdzie mamy tą taką trochę sztywność wizerunku, tak? Gdzie pozwolenie sobie na kolorową, jak już mamy dżinsy, to pozwolenie sobie na kolorową górę albo na taką bardziej luźną górę, do tego po prostu nie możemy zrobić. Jeżeli jest takie sztywne środowisko ubraniowe, to wtedy biała koszula, bardzo klasyczne dżinsy, czułenka, ale oczywiście nie tylko czułenka muszą się pojawiać, ponieważ możemy ubrać też na przykład mokasyny, możemy ubrać oksfordki, możemy ubrać balerinę. Tylko z tymi balerinami bardzo proszę uważajcie, ponieważ niektóre baleriny są takie mniej eleganckie. To znaczy trochę wyglądają tak, jakbyśmy po prostu wrzuciły sobie kapcie na nogi i wyskoczyły do sklepu po bułki. Czyli są takie trochę zbyt swobodne, a są baleriny, które są bardzo eleganckie i tutaj trzeba skupić się na tym, żeby znaleźć właśnie ten rodzaj balerin, które nie wyglądają tak, jakbyśmy właśnie szły sobie na spacer, tylko takie, które są bardziej eleganckie. Czy na jeansów w pracy możemy ubrać jakieś inne buty, aniż te, które wymieniłam? Oczywiście, jeżeli to środowisko pracy nie jest właśnie takie bardzo sztywne i formalne, gdzie te dżinsy nie są jakby jedynym złamaniem tej elegancji biurowej, możemy pozwolić sobie na jakieś bardziej takie swobodne buty, to znaczy na jakieś trampki, tenisówki, sztyblety. Opcji jest bardzo dużo, także gdy tylko nam się zmiękcza jakby wizerunek całej firmy, wszystkich pracowników, to my też te dżinsy możemy jeszcze bardziej zmiękczyć. Ponieważ jeżeli mamy sztywny kod ubioru, jeżeli wszyscy są zawsze ubrani bardzo elegancko i w stonowanych kolorach, to te dżinsy już są wystarczającym zmiękczeniem. Ale oczywiście nie tylko takie stonowane zestawienia kolorystyczne możemy stosować, bo możemy stosować też zestawienia dżinsów z kolorową górą albo z wzorzystą górą, ponieważ dżinsy, jeżeli mamy nieśmiałość w łączeniu kolorów ze sobą albo wzorów ze sobą, to wtedy dżinsy są idealnym takim tłem dla czegoś, co jest bardzo kolorowe albo bardzo wzorzyste. Tak jak moja dzisiejsza bluzka, co prawda ona nie jest taka do pracy, ponieważ ma odsłonięte ramiona i jakieś w ogóle modne akcenty, jest bardzo kolorowa, znaczy do mojej pracy jest, ale do takiej pracy biurowej nie bardzo, to właśnie jeżeli masz taki rodzaj bluzki, tylko w bardziej takim biurowym fasonie, no to wtedy dżinsy są takim świetnym tłem. Nie trzeba się za bardzo zastanawiać, co ubrać na dół. Ale też możemy oczywiście poszaleć z tymi dżinsami, bo pamiętajmy, że one przecież nie zawsze muszą być w odcieniu takim niebieskim, w odcieniu denimowym, czyli nie zawsze to musi być ciemny granat, średni niebieski albo taki jaśniejszy niebieski. Możemy sobie pozwolić oczywiście na inne klasyki, jak biały, czarny, szary, ale może też coś, co będzie w odcieniach beżu, zieleni, bordo, brązu. Pamiętamy o tym, że dżinsy nie tylko są w tym denimowym odcieniu. I takie zmiękczenie dodatkowo, nie dość, że mamy materiał jako dżins, tkaninę, to jeszcze mamy zmiękczenie kolorem, to tutaj już musimy uważać na to, co dajemy do tych dżinsów, żeby nie było tak za bardzo zwyczajnie, żeby nie zrobiło się wycieczkowo, żeby nie zrobiło się weekendowo. Więc jeżeli pozwalamy sobie na zestawienie takich jeansów, które są w kolorze jakimś, to postarajmy się zestawić je na przykład z marynarką, która doda trochę sztywności, albo z żakietem, albo z takim blazerem, który będzie w formie marynarki, może jakiejś takiej marynarki smokingowej. Jeansy można zestawiać oczywiście nie tylko z bluzkami, nie tylko z marynarkami, ale też możemy pozwolić sobie na zestawienie jeansów ze sweterkiem. I te sweterki oczywiście mogą być jakby różnego rodzaju. Mogą to być kardigany, czyli zapinane. Mogą to być takie swetry, takie wiecie, całościowe, które po prostu wsuwamy przez głowę. Mogą to być trochę bardziej takie luźniejsze narzutki,
Ale musimy pamiętać o tym, żeby całość wyglądała nie jak idziemy na spacer z psem, czyli mam na sobie dżinsy, trampki i po prostu taki wielki sweter cieplutki, tylko że musimy pamiętać o tym, żeby wyglądać nadal jak do biura. To znaczy, jeżeli pozwalamy sobie na zestawienie dżinsów, które są zmiękczeniem wizerunku, jeszcze do tego ze sweterem, czyli z dzianiną, która bardzo zmiękcza nasz wizerunek, to musimy pamiętać o tym, żeby zastosować trochę bardziej spokojną kolorystykę, żeby zastosować buty, które będą trochę bardziej takie biurowe. Więc jeżeli nosisz obcasy, no to wtedy oczywiście wiadomo, czułenka na obcasach. Jeżeli nie obcasy, to można zastosować mokasyny, można zastosować baleriny, można zastosować oksfordki. I właśnie to zastosowanie różnych butów może sprawić, że będziemy wyglądać jakby tak w różnych stylach. Ponieważ jeżeli ubierzemy mokasyny albo oksfordki, to będziemy wyglądać troszeczkę tak po męsku. Jeżeli, czyli tak trochę nonszalancko, jeżeli ubierzemy buty na obcasie, to zawsze to będzie bardziej kobieco. Jeżeli zdecydujemy się na baleriny, to będzie tak po prostu trochę zwyczajnie, a jeżeli zdecydujemy się na jakiś rodzaj trampek, tenisówek, to możemy wyglądać troszeczkę sportowo. Więc wybierając dżinsy do pracy, trzeba zastanowić się, jak my je możemy ograć. Podsumowując, zastanówmy się, jak na co dzień ubieramy się do pracy i czy te dżinsy są standardem w naszej firmie, czy te dżinsy raczej będą już takim troszkę luzackim obrazem w naszej firmie. I w zależności od tego, która z tych opcji jest, to teraz zmiękczamy. Zmiękczamy właśnie albo kolorowymi akcentami, albo wzorami, albo tkaniną, to właściwie dzianiną, czyli swetrem. Także możemy nosić dżinsy do pracy jak najbardziej, tylko trzeba się zastanowić, jak bardzo miękki, taki codzienny, swobodny, bo dżinsy są jednak elementem stroju swobodnego, ma być nasz wizerunek. Jeżeli masz ochotę podzielić się ze mną swoimi stylizacjami do pracy z dżinsami, to ja będę zapraszała na Facebooka, a pod filmem będzie link do grupy. Mamy taką grupę Jak ubrać się do pracy, biznesowy dress code dla kobiet. Ta grupa powstała dla czytelniczek książki Jak ubrać się do pracy. Link do książki oczywiście tutaj teraz jest widoczny, także jeżeli masz ochotę zadać jakieś pytanie, zapraszam albo tutaj w komentarzu, albo do grupy. No i do zobaczenia na Facebooku.